Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. zakupów amerykańskiego uzbrojenia, ustawy 447 czy o relacjach PiS z prezydentem Donaldem Trumpem. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, mam też pytanie w sprawie tych czołgów jeszcze. Wspomniał pan o tych karakalach, że dwa razy przepłacone czołgi, oczywiście też przepłacone prawie dwukrotnie, a ta cała właśnie zaplecze tego wszystkiego, to tam z tego, co wojskowi teraz mówią, to będzie ponad 30 milionów dolarów. I jak my możemy tak, nie wiem, ci nasi politycy nie umieją się targować, wydać o tak tyle pieniędzy, wychodzi prezes i mówi 23 miliony wydajemy, wiem, że to drogo, ale się opłaci. Proszę i pana, tu pytanie no... moje, tak? Tu moje pytanie, czy to nie jest właśnie taka już spłata tych roszczeń żydowskich, tak po nie, cichu? No bo... Nie, amerykański przemysł zbrojeniowy to ma własne kasy i własne konta. To tam żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu, o ile mi wiadomo, nie mają do nich dostępu. Nie. Moim zdaniem zakup tych czołgów, bo to nagła sprawa taka była. Tak. Tak, więc uważam, że Jarosław Kaczyński liczył na to, że jak on te czołgi kupi, to będzie mógł nie dać koncesji TVN-owi. Okazało się, że czołgi swoją drogą, a Żydzi swoją drogą. Nie ma za co. O, pan tam się zgłasza. Proszę mówić głośniej, bo nie słyszę. Dzisiaj nie było ani słowa o ustawie 447. Pan coś może wie? Było, ale tylko słowo, tak. Proszę państwa, ustawa 467, jej sens prawny sprowadza się do tego, że Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska tym roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej zadośćuczyniła. Nasi umiłowani przywódcy mówią, że amerykańskie ustawy w Polsce nie obowiązują. To prawda, ale nie do końca. Bo na przykład Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę chyba 627, która mówi o zwalczaniu antysemityzmu w Europie. To w Europie, nie w Stanach, tylko w Europie, czyli w Polsce też. To znaczy, że ta ustawa przynajmniej w Polsce będzie obowiązywała, bo obowiązuje, jest stosowana. Więc jeżeli Stany Zjednoczone przyjęły na siebie obowiązek do pilnowania, żeby Polska to zrobiła, to mają bardzo dużo instrumentów, żeby Polskę do tego zmusić. Bardzo dużo instrumentów mają. Dlatego właśnie ja uważałem, że trzeba od Polski odsunąć to niebezpieczeństwo, bo to jest niebezpieczeństwo. Jakie niebezpieczeństwo? Proszę państwa, nie jest znana dokładna wartość tych roszczeń. Szacunki się wahają od 65 miliardów dolarów do nawet 300. Nawet do 300. Ale powiedzmy, że 65 miliardów dolarów. Polska przy tym stanie finansów państwowych nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki. Nie jest w stanie. Bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i socjalnej i każdej innej. W związku z tym roszczenia musiały być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach, udziałach, spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, lasach państwowych i tak dalej. To by oznaczało, że środowiska żydowskie na terenie Polski z dnia na dzień prawie stałyby się posiadaczami ogromnego majątku. Zyskałyby dominację gospodarczą w Polsce. Przecież nieruchomości by się nie wywieźli, prawda?
i ta dominująca pozycja w gospodarce natychmiast by się przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy po prostu szlachtę jerozolimską. Naród polski we własnym państwie zostałby zdegradowany do trzeciej kategorii, bo pierwszą kategorię stanowiłaby szlachta, drugą tam kolaboranci, a reszta trzecią. Więc to jest bardzo poważne zagrożenie. Większe od tam, nie wiem, Putina czy czegoś, bo Putin to tam, no tak. Ale to jest realne i to się może stać. Dlatego ja niedawno, znaczy nie tak niedawno, bo to już w 2019 roku, ale teraz to powtórzyłem. Przedstawiłem taki projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Ona jest bardzo krótka, więc mogę ją Państwu zacytować. Artykuł 1, ustęp 1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Ustęp 2 tego artykułu. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł 2. Kto wbrew zakazowi wynikającemu z artykułu 1 ustęp 1 podejmuje czynności zmierzające do złamania tego zakazu albo jego obejścia, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej i stanowi, że kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcego państwa albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę polskich interesów, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. O co chodzi? Dotychczas to tam poszczególni politycy, pan prezydent, pan premier, naczelnik państwa, na wiecach mówią, my nie oddamy ani guzika. Ale to nikogo do niczego nie zobowiązuje. To nie ma żadnego ciężaru gatunkowego. Dlatego jeżeli by organ konstytucyjny państwa, czyli Rada Ministrów, oświadczyła w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej składać deklarację, że nie zadośćuczyni, no to by miało ciężar gatunkowy. A po drugie, ta kara, to zagrożenie karą, zablokowałoby możliwość wdawania się w negocjacje. Dlatego, że od razu 10 lat więzienia. No i na razie tylko 11 posłów Konfederacji podpisało się pod tym. To jest nawet trochę lepiej niż w Sodomie i Gomorze, bo tam nawet 10 sprawiedliwych się nie znalazło. No i nie tracimy nadziei, że się znajdzie jeszcze 4, bo to 15 trzeba, żeby ustawa weszła pod obrady Sejmu. No zobaczymy. Proszę. Pan mnie filmuje, bo to jest taki skandal. Jeżeli na przykład umrę ja, moje dzieci, nie wiem, mój brat, cała moja rodzina, cały majątek, który posiadamy, przechodzi na Skarb Państwa, prawda? I to jest prawo, które... To niezupełnie, niezupełnie. Jeżeli, bo może pani zostawić testament, sporządzić testament, na przykład na kościół pani może to zapisać, no wtedy przechodzi na kościół. Proszę. Przypuśćmy, że tego testamentu nie ma. Jeżeli nie ma ani spadkobiercy testamentowego, ani spadkobiercy ustawowego, to zgodnie z prawem dziedziczy Skarb Państwa, którego pani jest obywatelką. Teraz powiedzmy tak, jesteśmy dzisiaj w wyborach. Było to 60% ludności żydowskiej przed wojną. W roku 1942 bodajże miała miejsce taka łapanka, gdzie tych Żydów wywieziono. Zresztą jest bardzo słynna księga zaginionych Żydów z Biłgoraju. Jakiś czas temu też miałam kontakt z człowiekiem, który po prostu szukał tutaj swojej rodziny i nie znalazł jej. Wiele z tych osób nie miało czasu spisać testamentu. Ale przecież byli obywatelami Polski. W związku z czym, czy Polska nie może podeprzeć się tym właśnie prawem, że ludność żydowska była obywatelami Polski? Ależ oczywiście, ma pani całkowitą rację. To jest argument nie do podważenia i najbardziej przykre i nieprzyzwoite ze strony Stanów Zjednoczonych jest to, że w Stanach Zjednoczonych jest takie samo prawo jak u nas.
I Stany Zjednoczone próbują wymusić na nas, żebyśmy odeszli od tej zasady. Ale co najbardziej mnie dziwi, że nasz rząd nie reaguje w tę stronę. No to mnie to nie dziwi, tylko mnie martwi, pani, bo dziwić to mnie nie dziwi. Natomiast rzecz jest taka, że naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły pozory legalności dla takiej operacji. Pozory legalności. Przecież ci ludzie, jak pani słusznie zauważyła, byli obywatelami polskimi. Nie izraelskimi, bo Izraela nie było jeszcze. Izrael powstał 14 maja 1948 roku, więc po wojnie. No, no mniejsza z tym, ale no, powstał dopiero w 1948 roku. Mogli, niektórzy Żydzi, zwłaszcza z Warszawy, mogli mieć obywatelstwo Urugwaju albo Paragwaju, bo takimi paszportami handlowano w Generalnym Gubernatorstwie. Niektórzy Żydzi, zwłaszcza jak mieli pieniądze, to je kupowali w nadziei, że to tam im pomoże się uratować. Ale na pewno nie Izraela. W związku z tym Izrael nie ma tu nic do gadania. Podobnie jak te organizacje przemysłu Holokaustu, które nie legitymują się żadnym tytułem prawnym, bo jeżeli ktoś się legitymuje, bardzo dobry przykład podam. Był taki jegomość, Ron Balamut się nazywał, obywatel amerykański, który był spadkobiercą domu w Wadowicach, w którym urodził się Karol Wojtyła. No i w drodze normalnego postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku uzyskał tytuł własności tego domu, sprzedał go za 3 miliony dolarów Ryszardowi Krausemu, a tamten podarował to archidiecezji krakowskiej i teraz jest Muzeum Jana Pawła II tam. Więc jak ktoś ma jakieś uprawnienia, którymi się potrafi, no to nie ma, tu nie ma żadnego problemu. Chodzi o to, że ci, którzy się tak domagają się zadość, nie legitymują się żadnymi uprawnieniami, żadnymi. Dobrze, może teraz ja zadam dwa pytania, chyba, że ktoś jeszcze chciałby spytać? Już chyba nie ma chęci. W takim razie ja mam dwa pytania, jedno dotyczące tej pierwszej, a drugie dotyczące tej drugiej części. Może zacznę od tej drugiej, bo ostatnio o niej było więcej mówione. Mówił pan sporo na temat Chin, prawda, i układu nowego układu politycznego, ale przejawiał się ten wątek chiński. Ja właśnie bym chciał o ten wątek chiński trochę podpytać. Bo skoro jest tak, że PiS uzależniał nas od Stanów Zjednoczonych, Niemcy uzależniały ta Platforma Obywatelska uzależniała nas od Niemiec. Oczywiście uzależniać się nie powinniśmy od nikogo. Natomiast bardziej niezależni się stajemy, jeśli szukamy więcej wymiarów, nowych wymiarów polityki zagranicznej z perspektywy Polski. Czy uważa pan, że tak powiem, szukanie nowych partnerów w polityce zagranicznej, oczywiście nie na zasadzie podległości i na zasadzie uzależniania, ale właśnie szukanie nowych kierunków, no, byłoby dla Polski dobrym rozwiązaniem, czy rzeczywiście jednym z takich wariantów powinna być współpraca z Chinami, na przykład w zakresie nowego jedwabnego szlaku, czyli projektu o strategicznym wymiarze handlowym. Proszę pana, no z całą pewnością, dlatego że stawianie państwa w sytuacji braku alternatywy jest moim zdaniem błędne. No bo wtedy ten, który jest posiadaczem tej alternatywy, no, uzależnia nas w 100%, bo to my tracimy inicjatywę na jego rzecz. Bo właśnie teraz się tak stało. Nie to, że tam rząd dobrej zmiany postawił na Stany Zjednoczone, postawił na Trumpa. No i teraz po prostu właściwie znalazł się w stanie lewitacji. Także oczywiście trzeba no, starać się o to, żeby państwo miało oprócz planu A, plan B i tak dalej. Jasne. A drugie pytanie dotyczy tej pierwszej części, bo mówił pan o
Szymonie Hołowni, to nie był ruch, prawda, jako jakiejś alternatywie, gdzie pewnego rodzaju istniejące układy mogą chcieć uciec, stworzyć, jakby przeblendowić się, tak? Ale czy uważa pan, że w przypadku Szymona Hołowni i jego tego projektu tej Polski, Śląska Polska 2050, tak? Że właściwie tam popełniono chyba błąd, który ten produkt marketingowy, tak, no bo tak chyba należy określić, spala go na panewce. To znaczy zawsze jednak jak tego rodzaju projekty były tworzone, to one były tworzone pół, maksimum rok przed wyborami, no i ten efekt świeżości miały. Teraz no na wybory się nie zanosi, chyba że coś się zmieni. I czy uważa pan, że rzeczywiście oni dobrze tutaj stawiają, to znaczy czy w ogóle ta świeżość albo jakiś inny atut dla nich do tego 2023, kiedy najbliższe wybory mają być, ma szansę się otrzymać? To się okaże, to się okaże. Proszę zwrócić uwagę, że Szymon Hołownia, czy tam ci, którzy go nadymają, muszą jednak zbudować mu aparat wyborczy. To wymaga czasu. To nie jest tak, że tam z dnia na dzień taki aparat się tworzy. Owszem, bo... Ale świeżości już nie będzie. Proszę? Świeżości. A to nic nie szkodzi, to będzie drugiej świeżości. Tak jak to za komuny było mięso drugiej świeżości. Jak, wie pan, będzie rozkaz, że mamy się w nim zakochać, to się zakochamy. O, widzę, że jeszcze jedno, tak? Jeszcze jedno pytanie. Ktoś jeszcze potem będzie chciał zadać pytanie? Jeszcze dobrze, dobrze, to potem jeszcze. Czyli jeszcze mamy trzy pytania przed sobą, tak? Dobrze. Czy w Polsce jest możliwe dojście do władzy partii, która nie ma wsparcia, nie dostanie wsparcia finansowego i medialnego z zewnątrz? No to wie pan, to jest takie wróżenie z fosów. Nie wiem. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy tego. Ja tutaj jestem sceptycznie do tego nastawiony, dlatego że stawiam taką tezę, że czy takie pytanie, czy w Polsce w ogóle można być skutecznym politykiem, nie będąc niczyim agentem? No, kiedyś była promocja książki Krzysztofa Czabańskiego o agenturze rosyjskiej w strukturach państwa polskiego. No i ja tam uczestniczyłem w tej promocji i ponieważ można było zadawać pytania, każda wypowiedź powinna się kończyć pytaniem, tak sobie organizatorzy życzyli, więc wyraziłem nadzieję, że autor na tym nie skończy, że jeszcze o agenturze amerykańskiej nas poinformuje w strukturach państwa polskiego. No i ponieważ trzeba było zakończyć pytaniem, to zapytałem, a czy w ogóle można być w Polsce skutecznym politykiem, nie będąc niczyim agentem? To jeszcze wtedy PiS był w opozycji. Na co pan redaktor Lis, jak oparzony, się porwał na równe nogi i powiada, proszę pana, pańskie pytanie jest nietaktowne, bo na sali siedzi Jarosław Kaczyński. Powiadam, moje pytanie byłoby nietaktowne, gdyby Jarosław Kaczyński był politykiem skutecznym. O, teraz się okazał skutecznym, przynajmniej jak na to. Także trzeba to sprawdzić, wie pan. Dopóki nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieli tego. Do tej pierwszej części mam jeszcze krótkie pytanie, bo zastanawiam się, tak jak się mówi o tych wszystkich partiach, no to wiadomo, czym jest tak naprawdę partia Hołowni, gdzie specjalistą od bezpieczeństwa jest Stanisław Czosek. A mam pytanie co do tej sceny politycznej, co z Solidarną Polską? Z gospodarką to wiadomo, jak to tam u nich jest, że jeszcze bardziej często niż w PiS-ie oni są na lewo, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale czasami zdarza im się mówić tak trochę po naszemu, tak. Powiedzmy w stylu Konfederacji, Patryk Jaki ostatnio miał taką konferencję z Markiem Kotakiewiczem i oni mocno się wypowiadają w temacie Unii Europejskiej. Czy oni to robią specjalnie, żeby jakby zagarniać głosy z tej strony, czy myślą, żeby w pewnym momencie wyjść, no bo Ziobro ma 50 lat. To jest bardzo młody wiek. No tak, ale jest tam tylko dzięki Kaczyńskiemu tak naprawdę. Do PiS-u z powrotem go nie wpuszczono i co
oni tak naprawdę zamierzają co panować, czy on będzie próbował robić coś swojego, tak powiedzmy, obok Konfederacji, czy proszę pana, nie wiem, on mi się nie zwierza, w związku z tym nie, no nie mogę powiedzieć, że na pewno zrobi, na pewno to wszyscy umrzemy. Natomiast wydaje mi się, że jednym z problemów zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy, bo tu akurat mają ten sam problem, to jest to, żeby nie dopuścić do pojawienia się alternatywy ani z jednej, ani z drugiej strony. I tutaj PiS próbuje różnych chwytów, między innymi Solidarnej Polski, ale przecież mieliśmy tutaj pana Mariana Kowalskiego, który był nadymany przez Antoniego Macierewicza, ale jakoś teraz przycichła sprawa. Wydawało się, że no jest też kandydatem na jasnego idola, ale coś się musiało stać, że już nie jest. A w każdym razie postanowiono go wycofać do tylnych szeregów. Także cały czas to trwa. Cały czas to trwa i no widać, że takim zagrożeniem dla PiS-u nie jest Platforma Obywatelska. Bo to wiadomo, że to jest stronnictwo pruskie. Tam zwłaszcza po tym, jak Donald Tusk tam z tym oświadczył się z tym hołdem pruskim, to i tak muszę powiedzieć, że zachował się powściągliwie, bo jak już tak mówił, że Europa tyle Niemcom zawdzięcza, to tylko brakowało Heil Hitler na koniec. To rzeczywiście zachował się powściągliwie, trzeba to mu przyznać. Więc taki układ, że po jednej stronie jest Platforma, po drugiej stronie jest PiS, to jest dla PiS-u szalenie wygodny. Już nic nie trzeba mówić. Wystarczy tylko powiedzieć, no musimy zatrzymać obóz zdrady i zaprzaństwa. A tamci tak samo. Musimy pozbawić władzy tych oszołomów i tak dalej. I to jest bardzo wygodna sytuacja. No, jeszcze powiem tak, że jak się analizuje scenę polityczną, to nie można pominąć starych kiejkutów. Przypomnę taką sytuację z roku 2010, kiedy Donald Tusk, który no wszystko poświęcił, żeby kandydował w wyborach prezydenckich i żeby je wygrał, nagle dostał szlaban. Odbyły się te prawybory w Platformie, no w ogóle fikcja. Książę małżonek tam startował, no ale oczywiście przegrał, na rzecz pana Bronisława Komorowskiego. I tutaj jeszcze zanim się odbyło głosowanie, to pan generał Marek Dukaczewski publicznie powiedział, że jak wygra Komorowski, to on se z radości otworzy butelkę szampana. No trudno, żeby jaśniejsza wskazówka dla konfidentów poszła w eter. Wiecie, rozumiecie tutaj, prawda? No.